portale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na lipiec. Wakacje, odpoczywamy, każdy jedzie na urlop, każdy chce troszeczkę złapać tego oddechu po ciężkiej pracy i przed ciężką pracą. I to jest bardzo ważne, dlatego zobaczymy, co w tych czytaniach wyjdzie. Ci, którzy jeszcze w lipcu nie będą brali urlopu, może coś tam o pracy, dla innych może coś o związkach i jeszcze o innych sprawach, które tutaj mogą wyniknąć. Może rozwój jakiś wewnętrzny, duchowy też się zdarzy. I myślę, że to tyle właściwie wstępu. Zapraszam jeszcze na moją stronę internetową www.planduszy.pl. Tam możecie znaleźć Plan Duszy, taką sesję. Można zgłosić się na czytanie tarota, jeśli ktoś chciałby. Także zapraszam. Jeśli ktoś ma potrzebę, to też można kupić książkę Plan Duszy i samemu sobie poćwiczyć czy nauczyć się z książki, jak to robić, jak sobie odkodować swój plan duszy i może w ten sposób pomóc sobie właśnie w życiu, ulżyć sobie być może. Zapraszam też, żebyście może zerknęli do playlisty, tam są medytacje. Jest też moja rozmowa z Włodkiem Osińskim na temat kręgu reinkarnacyjnego, także można sobie tam pooglądać i popatrzeć. Także zapraszam serdecznie i dziękuję Wam za obecność i już przechodzimy teraz do czytań na lipiec. Witam wszystkie raki w czytaniu na lipiec 2024. Zobaczymy, co u Was słychać. Na początek, w związku z tym, że macie urodziny, życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności, dużo pozytywnej energii, dużo wiary w siebie, w swoje talenty, w swoje siły, to, że możecie, bo każdy może. Nie porównujcie się z innymi, tylko właśnie dajcie sobie taki zastrzyk takiego dobrego poczucia, samopoczucia, zastrzyk pozytywnej energii. To jest najlepszy prezent, jaki można sobie dać. Także no, bardzo fajnie, macie urodziny już od czerwca, więc jak najbardziej wszystkim rakom spełnienia marzeń też. I zobaczymy, co u Was się pojawi w czytaniu. I będziecie mieli trochę rozszerzone. Będą trzy karty na początek. Zobaczymy, jak się ta energia tutaj będzie u Was układać. Dla wszystkich raków. Wszystkich ludzi urodzonych w znaku raka. Nie tylko słonecznego. Ok. No to mamy ciekawe zjawisko, ponieważ już są dwie osoby i nawet więcej tych osób tutaj, ponieważ mamy króla i królową. Pierwsza jest królowa mieczy, potem mamy kochanków i mamy króla buław. Powiem tak, że to jest energia relacji, związków. Te relacje szeroko pojęte, nie tylko te osobiste, intymne, ale również te, które mamy z innymi na zewnątrz, ze społeczeństwem być może. Mamy tutaj dla niektórych, można by powiedzieć, pełnię szczęścia, dokonanie wyboru, oparcie się na prawdzie, na zrozumieniu, że tak, chcę budować jakiś związek właśnie z tym mężczyzną albo chcę budować jakiś związek właśnie z tą kobietą. I tutaj jest dokonanie jakiegoś wyboru, który jest doniosły. Nie musi to tylko być wybór właśnie dotyczący małżeństwa czy wyboru pary, partnera. Może to być też inny wybór, dokopania się do jakiejś prawdy, zrozumienia na takim bardzo zewnętrznym poziomie, na mentalnym poziomie, ponieważ królowa mieczy reprezentuje taką właśnie prawdę, której się doszukuje, którą rozumie i która jest takim być może objawieniem. Tutaj może być też połączenie z intuicją, bo tu i rozum, i uczucia, tak? Dużo empatii do siebie i do innych. I takie wejście w taką przestrzeń, w której zgadzamy się naprawdę o sobie i o innych. No i na końcu zamyka tą sekwencję król buław, który tak jakby dawał wsparcie, bardzo takie subtelne, jednocześnie bardzo obecne, dużo ciepła. Gdybyśmy czytali tą kartę jako kartę kogoś, kto ma taką bardzo dobrą energię twórczą,
kogoś, kto potrafi znaleźć rozwiązania, kto potrafi wesprzeć. Litera hebrajska J, dwa razy powtórzona w tej karcie, bardzo mocno podkreśla tutaj tą taką pomocną dłoń. Kogoś, kto już doświadczył wielu sytuacji życiowych i potrafi sobie poradzić. Potrafi też pokazać, kim jest. Gdybyśmy chcieli zerknąć jeszcze na jakąś negatywność tutaj, to owszem, może tu być tak, że ktoś może z kimś chcieć się rozstać, bo tutaj właśnie może wynikać, jeśli mamy czytanie ogólne, to może tutaj wynikać taki aspekt też potrzeba, może nie rozstania, ale takiego oddzielenia, czy takiego odseparowania się, czy zdystansowania od czegoś. Tutaj Królowa Mieczy może reprezentować jakiegoś doradcę, kogoś, kto potrafi wysłuchać i wskazać, co jest istotne w podejmowaniu czy podjęciu jakiejś ważnej decyzji. Tutaj ten król buław to też może być jakaś osoba, może być też wybuchowy. Taki król ma bardzo dużo kolorów, tak? Od przepięknych, cudownych, ciepłych do takich, które mogą nas przerazić, bo może na przykład być gwałtowny, wybuchowy, tak, w tym, co czyni. Więc uważajcie na to, co wam podpowiada intuicja. Zajmijcie się sobą. Nie dokonujcie wyborów na ślepo. Tak tutaj karty mówią. Tylko starajcie się być w takim miejscu, w którym czujecie, że w pełni zgadzacie się i czujecie, że jest tu prawda w tej decyzji, którą chcecie podjąć w czerwcu. Także taka energia. Zobaczymy, co jeszcze obok pojawi się. Zobaczymy przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i tak jak zwykle zobaczymy, co jeszcze tutaj jest w poradach. I na końcu będą też trzy karty wyroczni. Także takie czytanie troszeczkę rozszerzone. Może jeszcze coś dobiorę na koniec. Zobaczymy. Idźmy na spontaniczność. Jakiś tam zarys i plan jest, jak to w życiu. Natomiast czasami potrzebne są modyfikacje, żeby nie być przyczepionym twardo do jakiegoś scenariusza, tak? Czasami się bardzo męczymy z takimi planami, które są sztywne i nie da się ich modyfikować. Z jakiegoś powodu. Powody są różne, tak? Czasami nie modyfikujemy, ponieważ jesteśmy w takim stanie umysłu, przyczepienia do planu i koniec, i po trupach do celu. No ale czy to jest dobre, czy nie? Każdy ma z nas wybór. Powinniśmy czuć się dobrze z naszymi wyborami. I ten miesiąc jawi się jako miesiąc wyborów dla raków. Wyboru różnego rodzaju, bardzo doniosły może być, przełomowy dla niektórych. Ok, no to teraz rozkładam i już, wciąż mi się karty przesuwają. Rozkładam już dla was po kolei. Czyli tak, to co się tutaj z przeszłości pokazuje jako wpływ na teraźniejszość. Troszeczkę aniołów dalej. Jeszcze dalej. I tutaj to, co się w przyszłości pokazać chce. Ok, teraz zobaczymy waszą energię w stosunku do tego, co się tutaj chce objawić. Tutaj będzie coś pozytywnego, co będzie wam pomagać, wspierać. I nie przeszkadzać przynajmniej. Tutaj może być coś, co może blokować i przeszkadzać. Tutaj mamy tu ekstra porady. I rezultat, czyli jakieś podsumowanie. Informację tutaj taką sumującą na końcu. No i mamy głupca. Tak jakbyście mieli pod wpływem impulsu zaryzykować. Tak jakby dookoła was była taka przestrzeń na to, żebyście mogli ruszyć do przodu, czy zacząć od nowa. Coś może nowego pojawić się przed wami. No i trzeba będzie podjąć to ryzyko. Wszechświat może wam przynosić tutaj takie okoliczności, z których albo będziecie chcieli skorzystać, albo nie.
To wszystko od Was zależy. Więc taka jest możliwość, że możecie tutaj zaczynać od początku, albo możecie wykorzystać to wszystko, co już macie na swojej ścieżce i po prostu iść dalej, już jakby bogatsi o te doświadczenia. Natomiast możecie wybrać inny kierunek i wtedy to będzie całkowita świeżość. To może być dla niektórych z Was jakaś tutaj pochopność, jakiś wpływ zewnętrznego środowiska na Waszą decyzję, być może, którą chcecie podjąć w jakimś aspekcie swojego życia. I dobrze jest się ze sobą skonsultować, żeby poczuć. Ponieważ mamy tutaj dużo powietrza, jeśli chodzi o żywioł i ogień, więc tutaj to powietrze nakręca ten ogień i możecie poczuć, że jesteście właśnie tacy mocno przekierowani w stronę myślenia, wybierania głową. I warto tutaj popatrzeć na to, co się wokół Was dzieje, jaka tutaj może jest podstawa do tego, żeby coś zmienić. Zanim podejmiecie decyzję, zanim ruszycie, zanim zaryzykujecie coś nowego, tak? Zobaczymy, co idzie z przeszłości. Rycerz Buław. No, jest to dobra karta na zmianę, którą być może wcześniej inicjowaliście, ale jest to też duża pochopność i być może wskazanie tutaj dla Was teraz na ten czas, żebyście zbyt pochopnie nie podchodzili do swoich decyzji, czy do tego, co chcecie zrobić dalej, czy jaki jest kolejny plan, czy jaką tą decyzję chcemy podjąć. Ponieważ w przeszłości być może zbyt pochopnie podjęliście pewne zmiany, pewne kroki, pewne decyzje, które do czegoś Was doprowadziły, ale może nie do tego, co chcieliście osiągnąć. I może niekoniecznie decyzja akurat wydała się Wam po takim czasie trafną decyzją. Więc tutaj uwaga na pochopność, na pomysły, na bardzo dużą ilość pomysłów i takie przyspieszenie. Dobra, to rzucę pracę. No może nie warto aż tak szybko decydować na temat swojej pracy. Warto skupić się na tu i teraz i na tym, jak ta decyzja może wpłynąć na Was, na dalsze życie. No właśnie, pokazała się tutaj Królowa Monet. To jest ktoś, kto jest dobrze połączony z Ziemią. Ktoś, kto potrafi zadbać o siebie, o swój dobrostan, o swoje finanse też. Więc tak jakbyście mieli zaopiekować się sobą i zrozumieć, że na początek trzeba właściwie zrobić taki rachunek sumienia i ten taki plan, czy zrozumienie tego, co mam, docenić to, co mam, podziękować za wszystko, co mam. I lipiec jawi się jako miesiąc, którym będziecie chcieli być może zaopiekować się sobą, być może dać sobie wsparcie, empatię, podciągnąć się w sensie takiego uwolnienia prawdy, uwolnienia się od jakichś iluzji i tego, że można właściwie każdą srokę za ogon chwycić i wszystkie one będą moje. Tutaj jakby oczywiście potencjał jest ogromny w każdym i każdy może każdego dnia zrobić coś dla siebie, coś nowego, zacząć interesować się czymś, czym wcześniej się nie interesował. Natomiast na pewno potrzeba jest tutaj zdrowego rozsądku i być może wsparcia kogoś, kto ma Wasze zaufanie, kto jest blisko. Dla niektórych to może być mama, dla innych to może być jakiś autorytet, ktoś, komu ufacie, przyjaciółka, przyjaciel. Więc warto konsultacje przeprowadzić, warto się wesprzeć na zrozumieniu tej królowej, czyli osoby, która przeżyła już sporo. I tutaj patrząc na tego rycerza, to jest jeszcze takie przejście w pewnego rodzaju dojrzałość, czyli może to być przełomowy miesiąc, w którym pokaże się, że zaczynacie dojrzewać do czegoś, do jakiejś ważnej decyzji, która może być taka przemyślana, taka przeanalizowana, czy podjęta z rozsądkiem, niepochopnie, bo tutaj widzę gdzieś możliwość pochopnych decyzji. W niektórych momentach możecie czuć, że jest tutaj taki impuls do tego, żeby już teraz coś porzucić, coś
zostawić, z czegoś zrezygnować. Może to nie jest dobry moment. Okej, to patrzmy, co przyszłość przynosi. Trzy kielichy. Trzy kielichy na drzewie życia też mamy właśnie tam, gdzie te królowe siedzą. Więc jest tutaj dużo zrozumienia. Zrozumienia siebie, przełomu jakiegoś, ale też jakby dążenia do spotkań, do spontaniczności. Jest letni miesiąc, lipiec, są wakacje. I ta karta jakby pokazuje i wskazuje na to, że dobrze jest cieszyć się, dobrze jest odpoczywać, dobrze jest nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co jest obowiązkiem, na tym, co jest trudne na przykład. Tylko właśnie dać sobie też czas na rozrywkę, na odpoczynek, na przepłynięcie różnych emocji, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, ale po prostu pozwolić, żeby to wszystko płynęło. Bo jeśli coś zatrzymujemy, to tak jakbyśmy chcieli zatrzymać życie, tak jakbyśmy chcieli zatrzymać coś, a to nie jest wcale takie proste, ani możliwe, więc należy się z tym pogodzić. No i zobaczmy, co tutaj przynosi karta, wasza karta. No, myślę, że zakochaj się w życiu, dobrze by brzmiało na ten temat. Paść kielichów. Bardzo mocno wasza energia razem z tą kartą przyszłości. Woda, emocje, świeżość emocji, początek. Może właśnie decyduje się na to, żeby pokochać siebie. Decyduje się na to, żeby dać sobie wszystko, co najlepsze. Decyduje się na to, żeby wesprzeć się na innych, jeśli mam taką potrzebę, czy jeśli czuję, że coś mi się wymyka z rąk, to warto razem, wspólnie, może przedyskutować, może coś tutaj przemyśleć. Dla niektórych z was ewidentnie jest to karta zakochania. Ktoś może wejść w jakąś romantyczną relację. Może to być zakochanie, które będzie na całe życie, ale może to też być jakiś romans, który może was zaskoczyć. Możecie poczuć, że ktoś was bardzo fascynuje. Zazwyczaj ten paść kielichów jest taki zdziwiony tym, że o, jestem pod wpływem takich emocji, które powodują, że chce mi się skakać do góry. Więc popatrzcie na siebie, popatrzcie na wewnętrzne dziecko, pozwólcie temu dziecku cieszyć się też i radować z tego, że jest tak ładnie, że jest tak przyjemnie, że natura też rozkwita i pokazuje nam tą ładność i przyjemność. Oczywiście nieraz są burze, nieraz są chmury i deszcz pada, ale to wszystko jest częścią naszego życia. Tak samo jak natura reaguje, tak często my reagujemy. Więc pozwólcie sobie na radość i na smutek. Pozwólcie sobie na jedno i na drugie, bo to jest wprowadzanie równowagi. To jest patrzenie na swoje odbicie też w lustrze, czyli ten miesiąc może być takim miesiącem refleksji, ale bardziej pozytywnej niż negatywnej, tak? Macie się cieszyć z tego, że żyjecie, bo to jest cud, tak? I cudem jest wszystko to, co daje nam natura. To się pojawia, tak? Czasami wydaje się, że znikąd. Okej, zobaczmy, co tutaj jest tym, co nie będzie wam przeszkadzać. Myślę, tą kartą jest piątka buław i myślę, że jest to karta pokazująca jakiś przełom, który tak jakby jesteście na granicy i takie zżymanie i ta ilość pomysłów, które notabene być może wcześniej z przeszłości wam nie pozwalały jakby zrealizować siebie, to może być już za wami, tak? Tutaj szarpanie się o jakieś szczegóły, czy o to, że moje na wierzchu, a twoje pod spodem, to może być przeszłość. To może też być taki moment, w którym zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma o co walczyć, że każdy ma jakiś pomysł i można zrealizować coś, używając może modyfikacji. Tutaj mam wrażenie, że będziecie przechodzić przez taki moment eureki, zdania sobie sprawy, że nie musicie nikomu niczego udowadniać, że możecie zrobić tak, jak chcecie, po swojemu i to będzie wasz wybór na przykład, że nie musicie z kimś walczyć o nic. Możecie na przykład
cieszyć się, że jest tyle pomysłów, że każdy może dołożyć swoją gałązkę, tak? Tak można przeczytać tą kartę jako kartę pozytywną. I tu dużo miłości dać. Nie tylko sobie, ale innym też. Co może przeszkadzać? No, może Wam przeszkadzać ten niezdecydowany paź mieczy. Bardzo wahający się. Och, to będzie źle, a może mi się nie uda. Taki, wiecie, co siedzi w środku i tak ględzi. A może nie umiesz, na pewno nie zrobisz. Może się odwrócę, a może nie. A może iść w prawo, a może nie. No właśnie, tutaj jest dużo takich wątpliwości w tym paziu. To jest manifestacja czegoś, co może być w takim sensie bardzo negatywnym, niedojrzałością, patrzeniem tylko z perspektywy bardzo powierzchownej, bardzo takiej niewnikającej i tylko o, to może się nie udać, bardzo dużo wątpliwości tu może być, które nie są niczym poparte, nie ma właściwie dowodów, albo robienie czegoś jako eksperymentu. I tutaj stoi niedojrzałość, po przeciwnej stronie dużo dojrzałości królowej monet. Trochę tak jakby chęć powalczenia z rodzicami, kiedy jesteśmy nastolatkami, żeby im udowodnić, że nie mają racji. I na przykład czasem nawet robienie czegoś wbrew sobie. Więc myślę, że patrząc na tych paziów, wy jesteście jako paź i tu macie negatywną energię pazia, mieczy i tu kielichów. To jest tak serce kontra umysł, plus do tego niedojrzałość kontra dojrzałość. Jest jakiś dysonans i jest tu potrzeba wybrania. Wybieram prawdę, wybieram jasność umysłu, wybieram ludzi, wybieram miłość, wybieram wszystko to, co pozytywne, to, co może mnie cieszyć i korzystam z tego jak najbardziej. Taka dodatkowa informacja, to tutaj jest jakiś kochający król kielichów, czyli macie przejść jakąś metamorfozę, macie zrozumieć, że jest w Was zarówno ten mały człowieczek, to dziecko, do którego zawsze możecie sięgnąć i jest też w Was ten dojrzały człowiek, ten rak, który się opiekuje tym małym rakiem, tak? Czyli uwaga tutaj na to, co czujecie. Dajcie sobie wsparcie. Jeśli czujecie, że są jakieś wątpliwości, to postarajcie się te wątpliwości rozwiać. Chodzi tutaj o to, żeby być pewnym, żeby potrafić dać sobie wsparcie w sytuacji, w której trzeba podjąć jakieś decyzje, żeby te decyzje były dojrzałe, żebyście czuli, że owszem, podejmuję decyzję, może nie mam wszystkich danych, ale robię to z miłości, robię to najlepiej w tym momencie, jak umiem i nie będę miał, czy miała do siebie żadnych pretensji, ponieważ decyzja w tym momencie wydaje się najlepszą, jaką mogę podjąć. Można również spotkać się, tak jak tutaj widzicie, jest królowa mieczy, król kielichów i król buław. Można spotkać się w gronie i tych ludzi, tych osób, bo to nie muszą być tylko aspekty Was samych, ale to mogą też być Wasi znajomi, przyjaciele, rodzice, ludzie, z którymi czujecie się dobrze. I to mogą być oni, którzy dadzą Wam wsparcie w momencie, w którym decyzja jakaś wisi na włosku i trzeba będzie tutaj coś zdecydować. Więc dobrze jest otaczać się i być z ludźmi, z którymi chcecie być, a nie na siłę gdzieś tam spotykać się z tymi, z którymi można się tylko napić i o niczym nie porozmawiać i nie czuć, że tutaj coś płynie. Więc wybierajcie sobie przyjaciół w taki sposób, żebyście czuli, że to są Wasi przyjaciele, że jest tu dużo prawdy, dużo wsparcia, dużo takiego odkrywania siebie i innych, miłości też. I zobaczymy, co to przynosi. Ósemka buław. Przynosi jakąś zmianę, przynosi jakieś informacje, przynosi jakieś pomysły, które mogą trafić w sedno. Czyli jest tu jakaś komunikacja, jest tu dużo rozpalonej takiej energii, która może Was popchnąć być może zbyt mocno w stronę tych decyzji, które wiszą gdzieś tu na włosku. Dlatego jeszcze dociągniemy jakąś kartę z tej talii.
No i później jeszcze będą trzy karty wyroczne. Co ta ósemka, do czego wy tak będziecie się spieszyć? Z kim będziecie tak rozmawiać? Bo może to jest właśnie tutaj wymiana, komunikacja z tymi ludźmi, których pełen jest stół, bo praktycznie mamy tu pełno, uwaga, na jakieś niejasne sytuacje. Zbyt szybko to będzie niekoniecznie dobrze. Tutaj może chcecie coś ugrać, albo wasza głowa myśli, że tutaj coś wygrywacie, albo z kimś wygrywacie, a tu nie do końca. Tutaj uwaga na nadmiar tego, co chcecie wykombinować, bo wasza decyzja ma być oparta na prawdzie. A tutaj jest też karta sprawiedliwości, czyli co dajesz, to dostajesz. Tu jest jakiś wyrok, który ma zapaść. Dla niektórych to będzie bardzo szybka akcja i będzie to wyrok w zależności od tego, czy czujecie się winni, czy nie. I to od was zależy, jakie czujecie wibracje. Tutaj chodzi o szczerość ze sobą i to, co tak naprawdę czujemy. Często na zewnątrz możemy pokazywać, że to nie, to oni są winni, nie ja. Natomiast gdzieś tutaj wewnętrznie ta prawda jest i czujemy, czy to jest wyrok, który jest prawdziwy, czy nie. Jeszcze na tego pazia mieczy chciałam jedną kartę. Na pewno macie wpływ na to, jaki wyrok zapadnie, bo być może to wy chcecie osądzić siebie i to, tą decyzję, którą robicie. Tutaj z przyszłości jakby jest energia, która być może wprowadza pewną harmonię, także trzeba by było odnieść się do tego, czy do kogoś, kto w przeszłości był z wami. Kto w przeszłości dawał wam wsparcie i dawał wam taką nadzieję na to, że tutaj wprowadzona jest fajna energia takiej równowagi emocjonalnej. I wy macie do tego dążyć. Macie dążyć do tego, żeby wasze emocje nie górowały albo też nie spadały za nisko. Macie prowadzić do tego, bo tak samo jak ta karta kochanków, tutaj mamy kartę bliźniąt, to jest karta wagi. Chodzi o to, żeby była równowaga w dawaniu i braniu, w wyrażaniu siebie, w decyzjach, żebyście utrzymywali równowagę, żebyście patrzyli naprawdę z takiej perspektywy kogoś, kto potrzebuje takiego balansu wewnętrznego, kto chciałby oprzeć się zawsze na sobie, kto chciałby w przyszłości tak działać, żeby nie musieć nikogo oszukiwać, a tym bardziej siebie. I ma ta przemiana nastąpić. I być może to są decyzje takie wewnętrzne, które chcecie podjąć, żeby być tu i teraz, żeby decydować o sobie, żeby czuć się wolnym w swoich decyzjach, żeby kochać i być kochanym i żeby nie musieć szarpać się z nikim o nic, bo tak naprawdę jak głębiej spojrzymy, to o cóż my się tutaj bijemy? To jest dobre pytanie, prawda? No dobrze, to teraz karty wyroczni. Mamy tutaj posprzątaj. No właśnie, posprzątaj, bo jest tutaj coś do posprzątania. Jest nowy początek, jest nadzieja na zmianę, na ważne decyzje, ale najpierw trzeba posprzątać siebie w swoim wnętrzu i wprowadzić taką energię równowagi, przede wszystkim emocjonalnej. I tego, co czujecie, żebyście podążali za swoim sercem, za tym, kim jesteście. No i właśnie, i twoje światło wówczas będzie na zewnątrz płynęło z tą miłością, z tym, co chcecie przekazać światu. Jeśli posprzątacie to, co zalega, to, co jest pochopne, to, co jest takie niestabilne, jeśli wprowadzicie taką harmonię wewnętrzną, zdecydujecie, że będziecie doceniać siebie, że będziecie opierać się na sobie i będziecie pokazywać innym, że bycie sobą
jest bardzo ważne, ponieważ to jest taka potrzeba każdego z nas, żeby być sobą, żeby nie naśladować nikogo, żeby dążyć do tego, żeby pokazać swoje talenty i pokazać swoje światło, które spowoduje, że zrobicie różnicę, tak, w życiu, że będzie dla Was to życie takie, jakim być powinno, czyli realizacją siebie, pełnią szczęścia. Także w tym czerwcu możecie przeżyć bardzo dużą przemianę duchową, tudzież mentalną, fizyczną. Macie szansę unikać konfliktów, macie szansę cieszyć się, radować z tego, co daje miesiąc lipiec i ja Wam tego życzę z całego serca. I to tyle ode mnie na dziś. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.